Dzień dobry, Magdalena Ciślińska. Zapraszam na serwis informacyjny, a w nim senator Prawa i Sprawiedliwości w Płocku broni szpitali tymczasowych, rusza nabór do mazowieckiego programu, a na koniec zaproszenie na spektakl przed ekrany. Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Martynowski w obronie szpitali tymczasowych. Podczas konferencji prasowej w Płocku odpowiadał on na zarzuty opozycji, która w opinii senatora krytykuje ideę budowy takich miejsc. Szpital tymczasowy ma sens i nie powinno krytykować się idei ich budowania, mówił podczas konferencji prasowej w Płocku Marek Martynowski, senator Rzeczpospolitej. Polityk odniósł się do zarzutów opozycji. Szpitale tymczasowe niestety ostatnio są atakowane od paru miesięcy przez głównie parlamentarzystów z opozycji. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Wszyscy dzisiaj wiemy, że jest ta trzecia fala pandemii, że jest wzrost. Może dzisiaj akurat około 10 tysięcy przypadków nie jest duży, ale ogólnie, szanowni państwo, występuje ten wzrost. Wszyscy eksperci mówią, że może być to około 40 tysięcy zachorowań. I tego typu szpitale, jak tutaj szpital tymczasowy w Płocku, na pewno są przydatne. Senator Prawa i Sprawiedliwości apelował przede wszystkim do samych Polaków. Myślę, że bez takich szpitali tymczasowych w całej Polsce, niestety, ale cała służba zdrowia by się zawaliła. No, dlatego ja bym chciał zaapelować, już nawet nie do parlamentarzystów opozycji, tylko do społeczeństwa, żeby sama wyciągnęła wnioski z tych doniesień opozycji. Przypomnijmy, w Płocku działa szpital tymczasowy. Obecnie przebywa w nim prawie 30 pacjentów. Do 22 marca można składać wnioski do programu, w ramach którego jest okazja do pozyskania środków na rozwój branży sportowej na Mazowszu. Do rozdysponowania jest 10 milionów złotych. Trwa nabór do tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Do 22 marca można składać wnioski do programu, w ramach którego do rozdysponowania jest 10 milionów złotych. Przypomnijmy, to właśnie w ramach tego projektu powstało boisko do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku, czy zrealizowano strefę workout przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie. Przypominam, że są to projekty na modernizację lub wyposażenie obiektów sportowych, które są w gestii samorządów gminnych lub powiatowych. Można otrzymać wsparcie nawet do 200 tysięcy złotych. Oczekujemy do 22 marca na konkretne wnioski. Modernizację, remont obiektów sportowych, ale też kreację nowych obiektów, takich jak boiska sportowe, korty tenisowe, skateparki, lodowiska i wszystkie inne obiekty, które służą sportowi, rozwojowi kultury fizycznej. W tegorocznej edycji do rozdysponowania jest 10 milionów złotych. Maksymalne dofinansowanie projektu nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych i wynieść więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych. Skateparki, pumptracki, place rekreacyjno-sportowe czy nowe boiska to tylko przykłady projektów, na realizację których można pozyskać wsparcie z naszego budżetu. Na ten cel w tym roku przeznaczyliśmy 10 milionów złotych. Ruszamy z kolejną edycją naszego programu na rozbudowę i modernizację bazy sportowej. Zachęcam państwa do składania wniosków. Nabór wniosków trwa do 22 marca. Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie internetowej mazowia.pl. To wyjątkowy spektakl, który pokazywany jest w wyjątkowych warunkach i w wyjątkowym czasie. Na kanale YouTube Muzeum Mazowieckiego w Płocku trafiło przedstawienie pod tytułem Kim jestem w reżyserii Szymona Cempury na podstawie książki Rafała Kowalskiego. Zamyka ono obchody 80. rocznicy likwidacji getta w Płocku. 80. rocznica likwidacji getta została zamknięta spektaklem Kim jestem, to dzieło w reżyserii Szymona Cempury na podstawie książki Rafała Kowalskiego Reszta ciała. Spektakl z powodu trwającej pandemii koronawirusa został udostępniony bezpłatnie na profilu YouTube Muzeum Mazowieckiego. Jak podkreśla autor scenariusza, to opowieść o szukaniu swoich korzeni. Wiedza na temat własnego pochodzenia jest bardzo ważna, to pomaga i kształtuje osobowość. Podobnie jak wiedza na temat historii z jej blaskami
różnymi cieniami. Jej całkowity obraz, który nie powinien podlegać przekłamaniom, lecz rzetelnej analizie i podejściu bez obciążenia białymi plamami, podkreśla Szymon Cempura. Kim jestem stworzyli aktorzy Teatru Dramatycznego w Płocku, Szymon Cempura i Adam Gradowski oraz Klaudia Kamińska z Zespołu Pieśni i Tańca Wisła. Za muzykę odpowiedzialny jest Krzysztof Jaszczak. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.